Dzień dobry, zapraszam Was jak zawsze do filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu na krótką piłkę, czyli program rekomendujący książki poetyckie. Mam dziś na sobie piękną, przyznajcie, koszulkę lokującą pewien produkt, a ten produkt to cykl Maria ma moc, w którym przepytuję Anetę Kolańczyk w sprawie Marii Konopnickiej. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka i tu. Bohaterem odcinka jest Tomasz Kowalczyk. Urodzony w 1965 roku w Płońsku, od lat związany z Lublinem. Poeta, aktywny popularyzator poezji. Wiele lat współtworzył kilka internetowych portali literackich. Przy tej okazji redagował i wydawał almanachy poetyckie. Jest też twórcą, fundatorem nagród konkursu poetyckiego, który od 2017 roku nosi imię Michała Witolda Gajdy. Patronat to nieprzypadkowy. Tomasz zajął się porządkowaniem spuścizny literackiej Michała Witolda Gajdy, efektem czego są dwa zbiory wierszy zmarłego poety. Przypadki Jewgenija Piurną-Sensowicza oraz malowanie portretu. Obiecuję, że o poezji Michała też Wam kiedyś opowiem, bo to wysokiej próby literatura. Kowalczyk współpracuje z Lubelskim Teatrem Amatorskim, działa m.in. we wspólnocie literackiej Verba Orientis, w zarządzie Lubelskiej Fundacji Kulturalno-Artystycznej Testundo, zasiada w kapitułach konkursów poetyckich, organizuje imprezy, a od kilku lat, jak mówi, pomaga koleżankom i kolegom po piórze w redagowaniu, wydawaniu książek. Współpracuje przy tym z graficzką i wydawczynią Marią Kuczarą. Ta przebogata lista aktywności jest wciąż niepełna, ale przechodzę do tego, co dla nas najistotniejsze, mianowicie do książek poetyckich. W 2011 roku ukazał się debiut Myśli jak niedokończone pacierze. Następnie w 2013 roku tom Poza granicą perswazji, portfolio mitochondrialnej Ewy w roku 2015, obsesje wokół koronkowego stanika to rok 2017 oraz autoportret z drzazgą rok 2021. Tom Poza granicą perswazji doczekał się w 2022 roku swojego drugiego wydania. I o tej pozycji chcę Wam dziś nieco więcej opowiedzieć. Najpierw jednak posłuchajcie proszę kilku wierszy. Na początek będzie to nauka mówienia. Znowu nie usłyszałem na dobranoc, o czym jutro będziesz milczał. Z każdym dniem przybywa tematów oczekujących na Twoje komentarze. W snach mówisz płynnie kilkoma językami. Bez zająknięcia recytujesz wiersze rodziców. Przebudzenie kładzie ci palec na ustach. Widzę, jak podejmujesz walkę z dźwiękami, których nie da się zawiesić na pięciolinii. Zanim ta muzyka wyskoczy w przestrzeń, odepchniemy od siebie kilka martwych tonów. Podanie niezgłoszone na dziennik. Założenie bypassów nie wymaga nadzwyczajnej interwencji. Listę chorób aktualizowałeś ostatni raz gdzieś przed wynalezieniem penicyliny. Dotychczasowy rejestr przestał już dawno gwarantować wiarę w cuda. Kilka razy przegapiałeś właściwy moment, zadowalając się dyspozycją anioła śmierci, który jak zwykle jest zdrów jak ryba. Na słupkach popularności można wspiąć się ku większej chwale. Wystarczy przegrać zakład o uzdrowienie syna. Jesteś dość wyrozumiały, aby nie dostrzec, dlaczego z uporem odmrażam sobie uszy. Poza dotykiem. W spojrzeniu o właściwościach dźwiękoszczelnych kryje się milczenie. Z palcem na ustach pozwala wyławiać pojedyncze tony. Niewidzialna aura zamyka źrenice przed światłem rozproszonym w kryształach pamięci. Poszukiwanie drzwi nigdy się nie znudzi. Żeby uciec, trzeba nacisnąć klamkę do wolności, która jest zawsze na wyciągnięcie ręki, choć odgrodzona murem.
Zaczęłam nietypowo, jak na formułę krótkiej piłki, od wierszy. Chciałam Was na wejściu tym samym skonfrontować już z tematyką tej książki, a także z fotografiami. Na tych fotografiach widzieliście bohatera wierszy Kamila. Mogłam je pokazać, ponieważ są to ilustracje do tej książki. A Kamil? Kamil jest synem Tomasza i to jemu właśnie, swojemu dziecku, ojciec poeta poświęca swoją, no nie boję się tego powiedzieć, jak dotąd jestem o tym w pełni przekonana, najważniejszą książkę poetycką. Ale jest to książka ważna nie tylko w dorobku autora. Jej waga wynika również z faktu, że drugiej takiej propozycji poetyckiej chyba w polskiej literaturze nie znajdziemy. Takiej mam na myśli zbiór wierszy poświęcony relacjom ojca i niepełnosprawnego syna. Jeśli się mylę, proszę oczywiście w komentarzu wpisać tytuły książek, które traktują o tej problematyce. Ten tom przełamuje pewne tabu. Z jednej strony daje nam taki obszerny obraz dramatu całej sytuacji, całej tej ojcowskiej bezradności, ale z drugiej strony jego ogromnej miłości, oddania, wreszcie umiejętności odnalezienia się w rodzicielstwie i odnalezienia w rodzicielstwie tego, co najpiękniejsze, bez względu na okoliczności. A okoliczności są takie, że Kamil, syn Tomasza, żyje we własnym świecie. Dostajemy przejmujące świadectwo ojca, który w miarę swoich możliwości do tego świata cierpliwie zagląda. Zagląda na tyle, na ile mu spektrum autyzmu Kamila pozwoli. I może to dobra okazja, żeby przypomnieć, że autyzm nie jest chorobą, jest zaburzeniem rozwoju, co po pierwsze oznacza, że mózg osoby autystycznej po prostu pracuje i rozwija się w niestandardowy sposób, a po drugie oznacza, że autyzmu się nie leczy. Osobę z diagnozą można, należy poddawać terapii, natomiast nie jest to choroba i autyzmu się nie leczy. Myślę, że warto też pamiętać, że autyzm to spektrum, czyli brak tu jakiegoś jednego schematu. Każda osoba z diagnozą będzie rozwijała się inaczej, a te tak zwane niestandardowe cechy dotyczą przede wszystkim interakcji społecznych, sposobów komunikowania się i pewnych powtarzalnych, stereotypowych zachowań. Poza granicą perswazji. Perswazja jako umiejętność przekonywania do swoich racji z pewnością ma jakieś granice, tylko jak je rozumieć, no i ewentualnie jak je przekraczać, jak znaleźć się poza nimi. Jarosław Krześniewski Kwiecień we wstępie do tej książki sugeruje granicę między sferą sakrum i profanum, a owego przekroczenia granicy upatruje w samym fakcie zapisania słowami tego dramatu. Wrócę do tego za moment, obiecuję, ale tymczasem posłuchajcie, co jeszcze Jarek mówi nam o książce Tomasza Kowalczyka. Poza granicą perswazji, właściwie drugie szczęście Hioba. To jest książka, która boli. Książka, która jest pisana z autopsji dramatycznego doświadczenia ojca, autystycznego syna Kamila. Kiedy Tomek przeżywał swoje dramaty, bo dramaty celowo mówię w czasie, w liczbie mnogiej, to był nie tylko dramat wiary, cud, wyleczenia syna, wszelkie próby uratowania dziecka. To niestety trwało. Kamil właściwie się nigdy nie wyleczył. Ale ważne, że ma kontakt z ojcem, że ta pewna granica została pokonana. Ale nie uprzedzajmy. Książka, którą polecam poza granicą perswazji, powinna być
czytana, zauważona, dlatego że jest to książka szczególna. Tego typu literatury w Polsce nie ma. Może, gdyby dać porównanie, to podobnie pisały Beata Patrycja-Klark, Tachowiak i Dominika Lewicka-Klucznik, pozycymatyk, też ciężko doświadczonych przez los. A tu mamy publikację z pozycji ojca, mocno doświadczonego przez los, przez to, co można określić, jak ja napisałem w słowie wstępnym, szczęście Hioba we wcieleniu Oskara Mazzarata, to tak jakby nieprzypadkowo nawiązujemy do bohatera blaszanego bębenka, do Oskara, który postanowił przestać rosnąć. I podobnie przestał rosnąć Kamil, syn Tomka. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, ale zacytuję bardzo ważny wers z tego tomiku. Minęły czasy gorących krzewów. Teraz trzeba na własną rękę podtrzymywać płomień. I Tomek ten płomień podtrzymuje. Książkę bardzo, ale to bardzo polecam. Dziękuję. Jarek wspomina o figurze Oskara, bohatera blaszanego bębenka Gintera Grassa, czyli chłopca, który podjął decyzję o tym, że przestaje rosnąć. I był to wyraz jego buntu wobec świata. Analogia wobec sytuacji Kamila jest to oczywiście częściowa, ponieważ Kamil sam żadnej decyzji nie podjął, ale Kamil jest w jakiś sposób uwięziony w swoim umyśle, tak jak Oskar jest uwięziony w ciele małego chłopca, Oskar za sprawą świadomie podjętej decyzji. Co jest poza granicą perswazji, daje nam tutaj odpowiedź tytuł wiersza. Słowa poza granicą perswazji. Ale myślę, że jeszcze więcej podpowiada nam puenta tego właśnie wiersza. Sylaby związane powietrzem ściskającym krtań nauczą się kiedyś twojego imienia. Język tych wierszy jest przesiąknięty wątkami filozoficznymi, a przede wszystkim motywami biblijnymi, religijnymi. Niektóre teksty formą przypominają modlitwę, inne są reinterpretacjami różnych wątków biblijnych. W Biblii właśnie, a dosadniej mówiąc w wierze, chciał być może poeta znaleźć no nie tylko pocieszenie, ale i odpowiedzi na dręczące go pytania. W wierszu pod tytułem Jutro odkręci się samo mówi tak. Trudno nadążyć za trajektorią wzlotów i upadków. Powietrze złapane zbyt gwałtownie przechodzi przez palce, które usiłują minąć przystanek na żądanie. Otrzymając się tej metafory, chciałoby się bezpiecznie i komfortowo dojechać, wygodnie do końca, do zajezdni. I nie zawsze można. Tomasz jest filologiem i jest też doktorem historii. Nie przypuszczam więc, że nie sięgał po racjonalne sposoby wytłumaczenia sobie swojej życiowej sytuacji, sytuacji swojego syna. Natomiast chyba jest tak, że jeśli racjonalne argumenty, wiedza, nauka zawodzą, nie pozwalają pojąć sensu jakiegoś zjawiska, w tym wypadku sensu cierpienia, no to szukamy odpowiedzi w innych rejonach, w tych wymiarach, które wykraczają poza rozum. Myliłby się jednak ten, kto szukałby tutaj poezji religijnej. Napisała jedna z recenzentek tomu Anita Katarzyna Wiśniewska. Kolaż z motywów zaczerpniętych z Gintera Grassa i Biblii nie pozostawia złudzeń. Jest to zapis buntu, ale buntu pozbawionego możliwości działania. Bo z kim miałby walczyć podmiot liryczny? Z Bogiem? Ze światem?
a może z własnym niezrozumieniem tego, co się dookoła dzieje. Mamy tu gdzieniegdzie wręcz takie bardzo przewrotne frazy. Posłuchajcie na przykład fragmentu wiersza Rozmowy z Bogiem pod tytułem „Ale powiedz tylko słowo”. Pewnie ci przykro, ale na moim miejscu przestałbyś sobie dawno zawracać głowę dogmatami usprawiedliwiającymi chybione pomysły. Twoją skruchę przyjmę wzruszeniem ramion. Za późno na mocne postanowienie poprawy, skoro nie mam szans na drugie życie. Albo tak zwraca się do stwórcy w wierszu „Wszystko da się jeszcze naprawić”. Mogłeś zakończyć projekt w fazie eksperymentu, a dokumentację utajnić na większą część wieczności bez nanoszenia poprawek. I w puencie? Czas przyznać się do błędu i zakończyć akcję. Tak jak słyszycie, wśród tych biblijnych tropów jest i odwołanie do księgi Hioba. Bo to jest rzecz o cierpieniu dziecka, bohatera tych wierszy, ale i o cierpieniu lirycznego ja, skądinąd wiemy, że jest nim poeta, autor, ojciec Kamila, Tomasz Kowalczyk, który, jak mówi, w domku ze źle dobranych kart rozpoznaje tylko drogę ewakuacyjną. To niezwykle szczera książka, bardzo autentyczna relacja z ojcowskiej bezradności, ze zmagania się z tym, na co nie ma on wpływu, ale także ze zmagania się z własnym buntem, gniewem i zwątpieniem. Zanim usłyszycie ostatni dziś wiersz w wykonaniu autora, proszę Was o polubienia, o subskrybowanie kanału, jeśli ktoś tego do tej pory nie zrobił, o komentarze, o udostępnianie tego filmu w Waszych przestrzeniach internetowych, bo do meczu potrzebna jest piłka, gracze i widzowie. Zostawiam Was teraz z ostatnim finałowym wierszem z tej książki. We śnie jesteś zupełnie inny. We śnie jesteś zupełnie inny. Powietrze przywołane dotykiem bez sprzeciwu nadstawia karku, po którym wdrapujesz się na sam wieczór. Nie nadążasz za własnymi krokami. Myśli pozostawione z tyłu dostają zadyszki, jakby chciały zostać w minus nieskończoności. Na twojej twarzy nieruchomieje noc. Wtedy pochylasz się nad zeszytem. Słowa z niedowierzaniem otwierają oczy, odkrywając własne znaczenia sprzed kilku lat. Na rachunki zabrakło wytrwałości. Sumienie uwięzione w matriksie próbuje resztkami sił dotrzeć do światła. Świt zaostrza ci rysy poleceniem powrotu między oba światy.